Siemano. witam w nowym odcinku Szeptów Techniki. Słuchajcie, zapewne wiecie, że ja pracuję w takim sklepie, który się nazywa MP3 Store. Mam dostęp do odtwarzaczy za 20 tysięcy, przenośnych odtwarzaczy, do słuchawek za 25 koła i bardzo sobie cenię dobry dźwięk. Skutkiem tego stwierdziłem, że zrobię dla Was taką recenzję, zapewne zapowiedź już widzieliście w szaltach. ci, którzy nie widzieli, nie grzełują. W każdym razie udało mi się namówić żonę, żeby dokonać takiego zakupu. Dwóch sztuk odtwarzaczy, które stwierdziłem, że mogą być coś warte, chciałem właśnie wam dzisiaj zaprezentować. E, jako, że jest niedziela, e, patrząc po koszulce, e, stwierdziłem, że nie zostawię was bez materiału. Będziecie mieli tą cudowną okazję obcować tym niesamowitym sprzętem. Tak więc zapraszam Was do odcinka. Jak już mówiłem wcześniej, udało mi się żonę namówić na ten straszny zakup, ponieważ stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby zobaczyć jak daleko posunęła się elektronika, jak to się wszystko strasznie rozwinęło. Ja sam pamiętam te pierwsze odtwarzacze przenośne MP3. Ja jeszcze pamiętam diskmeny, z którymi się chodziło. Pamiętam te takie składane pudełka, casey z nagranymi kompilacjami, pierwszy audio, potem już MP3 jak się ostrożnie stąpało, jak się stawiało kroki, żeby tylko przypadkiem nie zatrząść tym odtwarzaczem, żeby ten szok resistance mógł sobie czytać płytę. To były stare czasy, gimby nie zrozumieją, tak? No i potem oczywiście pierwsze odtwarzacze, wszystkie Sansy i tak dalej. No po prostu cud miód i orzeszki. Słuchajcie, ściągaliście mp 3 jakimiś nam innymi dziwnymi. Mieliście tylko nadzieję, że ta jedna mp 3 te 8 MB mp się ściągnie w te 40 minut, i nikt nie, nie, nie podniesie słuchawki telefonicznej. To były wspaniałe czasy, a potem nadeszła rewolucja. Zaczęły się smartfony, zaczęły się wbudowane odtwarzacze, potem przyszedł streaming, i generalnie zabawa z plikami poszła w horerę. Nie ma już zabawy z plikami. Dlatego też, moi drodzy, prezentuję Wam Odtwarzacz za jedyne 4 ,83 zł, 83 grosze. Kupiłem dwa, bo stwierdziłem, że jeżeli jeden by był uszkodzony, by przypadkiem nie zostać bez niczego, łącznie zakup wyniósł mnie 9 zł i 66 groszy plus 8,99 za wysyłkę, czyli 67 groszy drożej kosztowały mnie odtwarzacze niż wysyłka. I co? Recenzja, tak? Słuchajcie, tu się wkłada e, kartę pamięci. Tu się ładuje to urządzenie. Jak widzicie, jest port e, mini USB. Nie mikro, nie C. Mini USB. Gimby nie znają. Z drugiej strony, słuchajcie, macie gniazdo. Się wtyk, tu się wtyka słuchawki. A ten magiczny pstryczek obok to jest włącznik. Tutaj się odtwarzacz włącza. Włącza, włącza. Tutaj jest sterowanie. Można przygłośnić, można przeciszyć, można dać następny kawałek, dobrze mówię? Tak, następny kawałek albo poprzedni. Jest też play i pauza w środku. Instrukcji obsługi jako takiej nie ma. Teraz Wam pokażę zawartość opakowania, które jest bardzo profesjonalne, sklejone tutaj takim kawałkiem taśmy klejącej. Dlatego jak z drugiej strony chcecie to lepiej przeciąć niż zeskubywać, bo brzegi są poszarpane i odrywać tylko kawałek taśmy. Można się wściec. Więc tak, odtwarzacz fioletowy, bardzo ładny. Kolory wysyłane losowo. Nie można wybrać. Kiedy wyciągnięcie już odtwarzacz, to jest pudełeczko. Oczom waszym ukazuje się takie opapierowe coś, co rozkładamy sobie jak płatki, po prostu jakiegoś cudownego kwiata. I w środku mamy, uwaga, kabel do ładowania. Mikro. A nie, sorry, mini. I. Słuchajcie, słuchawki są dołączone do zestawu słuchawki. Można się poczuć jak w latach, nie wiem, epoce kamienia upanego, co najmniej, bo ten dźwięk właśnie to przypomina. Instrukcja obsługi jest yy, tu. Już? Właśnie, tyle zajmuje yy, ogarnięcie instrukcji obsługi. Jedyna moja uwaga, jeżeli by kiedykolwiek byście chcieli kupować ten odtwarzacz, słuchajcie, ładuje się go w bardzo nietypowy sposób, ponieważ pierwsze co musicie zrobić, to uruchomić go. Nie wiem, czy widzicie, ale miga sobie dioda. Musicie przytrzymać przycisk środkowy, dopóki ta dioda sobie nie mignie dwa czy trzy razy szybko i nie zgaśnie. I dopiero teraz, jak jest włączony, ale wyłączony, podłączacie go do ładowania i go ładujecie, bo inaczej się nie naładuje. Zostało to rozkminione za pomocą metody organoleptycznej, w sensie przykładane elektrody do e, styków baterii, e, bo ten odtwarzacz rozebrałem z ojcem, i mierzyliśmy, co się w ogóle tam dzieje, ponieważ mierniki USB też pokazywały bardzo dziwne wartości. E, ta dioda e, przypominała mniej więcej jakiś starłoskop na starej wiejskiej dyskotece, zrobiony z jakiejś starej żarówki. I to się nie ładowało, bo generalnie przez całą noc leżała pod baterią, a potem wzięło i zdechło, więc nie wiedziałem, o co chodzi. Odtwarzacz potrafi grać tak według moich obliczeń przez jakąś godzinę. To nie jest ten z kartą pamięci. Tak, właśnie, karta pamięci. Nie ma w zestawie karty. musicie jakąś ogarnąć. Akurat tą 8-gigową, więc tej muzyki tam nawaliłem e, całkiem sporo. E, tutaj o, proszę. Mamy kontakt. I jest włączony play. No, muzyka jakaś gra, czekajcie, włączę coś takiego, da się bardziej słuchać. O. Może być Munspel, słuchajcie, gdzie ten mikrofon? O. To działa, to żyje. Um. Trochę może o dźwięku, bo chyba to jest najważniejsze w tym wszystkim. Słuchajcie, ja miałem wrażenie, że ten odtwarzacz będzie grał mniej więcej tak, jak ktoś próbował podpinać elektrody, te takie rozruchowe do samochodu, do kota, który byłby w puszce po coli. Mniej więcej spodziewałem się takiego dźwięku, aczkolwiek zostałem bardzo miło zaskoczony, bo ten odtwarzacz po prostu odtwarza muzykę. Dziwne, nie? I nie, brzmi wcale tak źle. Więc generalnie, jeżeli, nie wiem, znajdziecie kiedyś w paczce chipsów, czy mniej więcej przy zakupie mydła w Lidlu odtwarzacz MP3 taki, to go nie wyrzucajcie, można się nim pobawić tak z godzinę, dwie, potem go dopiero wyrzucić, e, oczywiście do elektrośmieci. To były szepty techniki, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał w tę piątkową niedzielę. E, żegnam Was i do zobaczenia na moim drugim kanale, które go link e, powinienem umieścić gdzieś tam poniżej. Na razie, cześć!